Wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Taki wniosek jest już w Sejmie. Trwa przemówienie premiera. Z mównicy sejmowej szef rządu ostro gromi opozycję. W studiu reporter Radia Z Łukasz Konarski. Po co w ogóle ten wniosek zaufania? No pokazać jedność zjednoczonej prawicy. Stąd były podziękowania dla Ziobry i Gowina. Było to ustalone z prezydentem. Jest on też na sali sejmowej i ma tylko związek z kampanią wyborczą. Ma pokazać, że nie ma sensu głosować na Trzaskowskiego, bo wtedy Polskę czeka trudna współpraca prezydenta i rządu. Premier teraz chwali się skuteczną walką z koronawirusem i bije w opozycję. Kłamiecie po to, bezczelnie czasami patrząc w oczy albo w oko kamery. Po to, żeby zamydlić ludziom w głowach. Nie... Mieszkaniec Poznania. Z Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej skontaktował się jakiś mężczyzna, który właśnie Rafałowi Trzaskowskiemu, prezydentowi Warszawy, groził. Go zabić, bo jest zbyt tolerancyjny i sprzyja homoseksualistom. Miał pretensje, że prezydent bierze udział w marszach równości. Andrzej C. już siedzi w więzieniu, odsiaduje dożywocie za zamordowanie w latach 90. dwóch starszych kobiet. Jedną z jego ofiar była matka Bogdana Borusewicza. Szkoły szykują się do poniedziałkowych matur. Tegoroczne egzaminy dojrzałości będą wyjątkowe, bo odbędą się w reżimie sanitarnym. Mówi Berenika Bracka z Łódzkiego Wydziału Edukacji. Egzamin maturalny może się odbywać nie tylko na sali gimnastycznej, ale również w klasopracowniach. Tutaj największe wyzwanie to było, aby odpowiednio przygotować pomieszczenia. Po każdej sesji egzaminacyjnej sale będą wietrzone i dezynfekowane. Maturzyści siedząc w ławkach nie będą musieli mieć maseczek. Na kilka dni przed egzaminami jest niepewność, jak to wszystko będzie wyglądać. A to powoduje dodatkowy stres, przyznaje tegoroczna maturzystka Julia Isert. No ja się do końca tego nie wyobrażam, jak to będzie wyglądało, no bo na przykład nie wiem, co z tymi maskami, czy to bezpiecznie, że będziemy bez... W Łodzi matury będzie zdawać w tym roku około 4000 uczniów. W poniedziałek...